dobry, witajcie w ten poranek 9 lipca. Witam Was z Karlowych Var, z Czech. Za mną rozciąga się przepiękna karlowarska kraina. I z tego miejsca czytam dwa wersety biblijne, które są podstawą dzisiejszego naszego pokarmu duchowego. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Istnieje takie powiedzenie, że najpierw drzewo, potem owoce. Oczywiście to jest logiczne, bo najpierw musi być drzewo, żeby potem pojawiło się owoce, ale to powiedzenie bardzo dobrze pasuje do dzisiejszych naszych wersetów biblijnych. Przede wszystkim tego pierwszego, o tym, że naszym drzewem, źródłem jest łaskawy i miłosierny, dobry Pan. I ci, którzy w Niego wierzą, doświadczają Jego owoców. Innymi słowy, jeśli uczestniczymy w społeczności Kościoła, mamy swoją społeczność, modlimy się, to wówczas odradzają się w nas w obecności Bożej. Dobroć, wierność, łagodność, cierpliwość jest nam szczególnie wtedy potrzebna, kiedy ksiądz ma długie kazanie. Wszystkie te owoce odradzają się w nas w obecności Bożej. Jeszcze w innym miejscu Pan Jezus powiedział, że ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. To trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców. Mam takie wrażenie, że aktualnie trwająca laicyzacja i apostazja, czyli zrywanie przez ludzi kontaktu z Kościołem, z chrześcijaństwem, może sprawić, że w przyszłości tych owoców Ducha Świętego wśród nas będzie brakowało. Nie wiem, jak będzie w Polsce, ale tutaj w Czechach, w ostatnim powszechnym spisie ludności, 65% społeczeństwa opowiedziało się świadomie za ateizmem, czyli 65% społeczeństwa świadomie zrezygnowało z kosztowania tych cudownych owoców Ducha Świętego. Droga siostro i bracie w Jezusie Chrystusie, chciałbym dzisiaj zostawić Ciebie z takimi pytaniami. Czy doświadczasz owoców Ducha Świętego w swoim życiu? Czy trwasz w społeczności Kościoła, w modlitwie? Czy wręcz przeciwnie, nie powróciłeś do Kościoła po pandemii i przypominasz dzisiaj taką uschłą gałąź bez owoców? Odpowiedz sobie szczerze na te pytania i pamiętaj, że Bóg zawsze ma moc, żeby na nowo Cię ożywić. Zostańcie z Bogiem, życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia.